Ryszard Kurkowski. Polski kolarz, legenda kolarstwa. Najlepszy kolarz w historii naszego kraju. Wszystko zdarzyło się 10 czerwca ubiegłego roku w Kolonii podczas wyścigu amatorów. Jako kolarz 20 lat ścigał się na szosie. 700 razy na podium, 350 zwycięstw, 350 drugich i trzecich miejsc. Kiedy dziennikarze go nieraz pytali, dlaczego pan, panie Ryszardzie, jest tak dobry, odpowiadał: 2 lata wchodziłem na podium. Wygrał po raz pierwszy w roku, w kwietniu 1968 roku w Prudniku. Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym, to rok 68 kwiecień. Od tego momentu rozpoczęła się jego oszałamiająca kariera. Rok później jedzie, nie jedzie na Igrzyska Olimpijskie do Meksyku, ale startuje w 69 roku w wyścigu pokoju. Przegrywa z Francuzem Danguillon. Rok później wygrywa wyścig pokoju w imponującym stylu z kolegami Zenkiem Czechowskim, kapitanem Zygmuntem Hanusikiem, 45 rocznik, Wojciechem Matusiakiem, który debiutuje ze Szczecina, 45 rocznik, razem z Andrzejem Kaczmarkiem, który tutaj mistrzak przed chwilą przywitał. Słucham? 47. A po raz ostatni kolarze mieli okazję pana Ryszarda widzieć w akcji. W końcu maja ubiegłego roku miałem okazję prowadzić tą imprezę w Chocicy Małej pod Wrześnią. Wokół zakładu Volkswagena zorganizowany wyścig przez pana Dionizego Jaśniewicza, starosty Wrzesińskiego, i pana Rajmunda Gąsiorka. W wyścigu VIP-ów Ryszard Czułkowski był 3. I później był 10 czerwca 2018 Kolonia wyścig amatorów. Wielki kolarz, wielki człowiek. Rysiu, zdrowia, zdrowia, zdrowia. Dzień dobry Państwu, teraz ja. No Piotruś, znacie go dobrze, zna kolarstwo od podszewki, od zawsze i zna najlepiej. Dzięki proszę, Piotr Kurek. Proszę Państwa, w sumie jadę tutaj, przyjechałem tutaj, bo jadę po drodze. Mieszkam również i stamtąd pochodzę, w okolicach Milicza, niedaleko stąd. Ale okoliczność dzisiejsza i Mistrzostwa Świata, które w tych dniach się odbywają, jakby skłoniły mnie do tego, żeby zostać tutaj, choć na chwilę. Inspiratorem tego była fundacja, która mnie wspiera, Fundacja Lions Club. I jej członek, bardzo ważny w tej fundacji, Krzysztof Kozanecki, jest tutaj. Dziękuję bardzo Krzysztofowi i proszę o brawo. Krzysztof Kozanecki. Wielki przyjaciel Ryszarda Szurkowskiego i szlachetny człowiek, który od czerwca 2018 po tym wypadku cały czas organizuje pomoc. No, cieszę się, że jesteście, że jest was tylu. Mam nadzieję, że będziecie, albo inaczej, że śledzicie cały przebieg mniej więcej od roku, być może i wcześniej. I mam nadzieję, że jeszcze zaglądając na stronę fundacji będziecie mogli dowiadywać się, jak to będzie dalej. Mogę się chyba nieskromnie przyznać, że już są pierwsze objawy, które mogą wierzyć w to, że nie wiem, za niedługi czas, kilka, może kilka lat, będę wśród was tam za barierką. Bez tego. Widzę tutaj dużo moich kolegów ze ścigania. Z Poznania Andrzej Kaczmarek. Jechaliśmy kilka pięknych wyścigów i pokoju, i nie tylko. Jest Romek Cieślak,
kadra narodowa olimpijska w Moskwie. Andrzej Kaczmarek to jest ten pan w zielonej koszulce. Poznania. Tu stoi. Poznania, który jechał 3 razy w wyścigu pokoju. Debiutował w 70 roku. I za każdym razem pierwszy miesiąc jest Leszek Michalak. Lechosław Michalak. Panie Leszku, gdzie pan jest? Tu Lechosław Michalak, triumfator Tour de Polonii z 1978 roku. Nadal się ściga jutro w Mastersach. Pociągnie i zobaczycie, że będzie albo mistrzem świata, albo będzie się o tytuł mistrza świata. Lechosław Michalak. No i wielki kolarz, wielki mistrz już w kategorii weteranów. Artur Pławski. 59 lat. Jako 17-latek reprezentował Polskę na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych. Cały czas w doskonałej formie. Jutro w kategorii do 60 Pławski, reprezentant kraju. Mistrz świata Mastersu Artur Szczedilu. 2-3 lat. 3 lata temu tytuł mistrza świata Mastersu w Austrii. Jutro trzymajcie dla niego kciuki, bo jestem przekonany, że podium na pewno jest. Brawo, Artur. Już dzisiaj. Powiem tylko, że żyjecie w pięknych stronach Wielkopolski. Prawdopodobnie w Poznaniu. Moje korzenie są również Wielkopolski. Okolice te bliższe to tu jest, no. Rodzina ojca, najbliższa i Radicz to rodzina mamy. Także czuję się tutaj jakby w własnym ośrodku, własnym środowisku i kiedy tu przyjeżdżam, zawsze jestem u siebie. Dziękuję. W Smochowicach na ulicy Sianowskiej wyścigi 28 września Rajmund Gąsiorek, Marian Paździor, cała społeczność rowerowa robi wyścig dla ciebie. Będą przedszkolacy, dzieci, zawodnicy cyklosportu i mastersi. Zawody 28 września na Sianowskiej. Informacja na mojej stronie, ale to nie jest i spotykamy się 28 września dla Ryszarda na pięknej imprezie na Smochowicach. Jedziemy dla Ryszarda. Jedziemy dla Ryszarda. Tam przed laty Ryszard startował. Jeszcze mam, dziękuję bardzo. Jeszcze mam tylko jakby niezapomniany, ale pominięty, bo go tu nie zobaczyłem. Janusz Kowalski, mistrz świata 74, zwycięzca Tour de Polonii. Pozdrawiam go serdecznie, może to wiadomość dotrze. Dziękuję bardzo.